Rozpoczynamy sprzedaż na tajopy, na mecze ćwierćfinałowe. Na rynku pojawią się tak zwane bilety kolekcjonerskie. W przypadku Stelmetu BC Zielona Góra takich biletów nie były. Były bilety dedykowane, takie ładne, kolorowe, które pewnie wszyscy doskonale znają. Ale teraz w momencie zakupu kibic będzie mógł sobie wybrać zawodnika, z którym tenże bilet chce mieć. Już od dzisiaj rozpoczyna się sprzedaż biletów i minikarnetów. I osoby, które online będą chciały, będą mogły zamówić, mamy 12 wzorów i każdy zawodnik znajdzie się na osobnym bilecie. Można sobie wybrać, zamówić i w trzech formach odebrać bilet, który nie tylko upamiętnia play-offy, upamiętnia poszczególne spotkania, ale każdy z kibiców będzie mógł sobie sam wybrać, z którym zawodnikiem ten bilet ma być. To może trochę pokazywać popularność poszczególnych zawodników. Być może to także ich zdopinguje do tego, żeby wychodzić mocniej do kibiców.